Lifting laserowy jest to cykl zabiegów proponowanych na skórę twarzy, wykonywanych w celu uzyskania w efekcie jakby ostatecznym głębokiego resurfacingu skóry twarzy i oczywiście efektu liftingu skóry twarzy. Tak, żeby osoby niezależnie od płci ten efekt widziały, aprobowały. Jednocześnie jest to zabieg, który wykonywany jest bez użycia noża chirurgicznego. W związku z tym dla wielu osób jest to najlepsze rozwiązanie, które akceptują i które z którego są po prostu zadowolone. Sam zabieg nie jest wykonywany z wykorzystaniem jednego rodzaju urządzenia laserowego, ale stosujemy tutaj lasery o różnej długości fali. Jest wykorzystywany m.in. laser erbowo-jagowy i neodymowo-jagowy, których moc dostosowana jest do parametrów tkanki danego pacjenta. Także dobieramy indywidualnie za każdym razem moc, czas, częstotliwość działania wiązki laserowej na skórę twarzy, by uzyskać odpowiedni efekt. Jeżeli chodzi o etapy, to mamy tutaj etapy wykonywane laserem erbowo-jagowym 2 i neodymowo-jagowym również 2. Pierwszy z nich rozpoczynamy drogą przez ustną, co dla wielu osób jest zaskoczeniem, ale również i miłym czymś nowym, bym to tak nazwał, czego ktoś się nie spotkał do tej pory, albo nawet o czymś takim nie słyszał. Pozostałe etapy zabiegów laserowych wykonywane są przez skórę od zewnątrz. Zabieg jest zupełnie niebolesny. Parametry fizyko-mechaniczne lasera są tak dobrane, aby wywoływały one efekt tkankowy, a jednocześnie przebiegały cały zabieg, żeby przebiegał bezbólowo. Efekty realne pojawiają się w kilka tygodni od przebytego zabiegu, zgodnie z po prostu normalnymi procesami biologicznymi, które prowadzą poprzez stymulację laserem do tego, żeby wytwarzała się odpowiednia ilość nowego kolagenu, nowej elastyny, która stanowi elementy podporowe, budulcowe dla tkanek miękkich twarzy. Jeżeli chodzi o uzyskanie takiego zadowalającego efektu terapeutycznego, wydaje się, że zgodnie z literaturą przedmiotu powinny być wykonane 2 do 3 zabiegów w odpowiednich odstępach czasu od siebie, tak by ostateczny efekt był dobrze widoczny i jednocześnie aprobowalny przez pacjenta. Efekt zastosowania lasera 4D utrzymuje się przez kilka lat. Oczywiście
jeżeli pacjent dba o siebie i powtarza co pewien czas te zabiegi, wówczas stymuluje dodatkowo komórki skóry twarzy, jak również tkanek podporowych, tkanek miękkich do efektywnej pracy i dzięki temu ten efekt utrzymuje się bardzo długo i jest doskonałą alternatywą do zabiegów wykonywanych metodami chirurgicznymi. Praktycznie do zabiegu, jeżeli przychodzi na zabieg kobieta, to prosimy tylko jedynie o to, aby przyszła bez makijażu lub ten makijaż zmywamy przed zabiegiem. Ale ważne jest też to, żeby współpracując z lekarzem, pacjent szczerze opowiedział o swoich dolegliwościach, jeżeli takowe posiada, przyjmowanych lekach, no jak również o tym, czy był w ciągu ostatnich kilku tygodni na wakacjach, czy opalał się, albo czy zamierza pojechać na wakacje w najbliższym czasie, dlatego że działanie promieni słonecznych tutaj niektórych leków nie będzie sprzyjało po prostu wykonaniu zabiegu liftingu laserowego twarzy.